Obyczaj jest takim zachowaniem, jest dokładnie wzorem zachowań, który ma akceptację tradycji. Obyczaj jest czymś, co jest oczekiwane, nawet pożądane, ale niekoniecznie realizowane w różnych środowiskach. Po prostu obyczaj nie ma sankcji kategorycznych, czyli my możemy realizować obyczaje, ale nie musimy realizować obyczaje. W związku z tym obyczaje są bardzo czułe na zmiany systemu wartości i łatwo ulegają przemianom, bo każde pokolenie jednak tych zmian w systemie wartości dokonuje. W związku z tym obyczaje są najbardziej czułe na właśnie to, że zmieniają się zachowania ludzi i prawda, ich oczekiwania i sposoby wyjaśniania świata. Czyli obyczaj to jest coś, co jest podkreślane, co jest ważne, co ma moc tradycji, czyli przekazu ponadpokoleniowego, ale nie jest konieczne do realizowania. Obyczaje po prostu są czymś, co należy zrobić, ale niekoniecznie, więc szybko znikają. Najbardziej zmieniły się obyczaje weselne. Wesele niby nadal jest realizowane według tradycyjnego scenariusza, czyli jest wieczór kawalerski, wieczór panieński, prawda, pierwszy dzień ślubu, czyli wyjazd do kościoła, prawda, wszystkie te formalności załatwianie, następnie przyjęcie, czasami jest oczepiny, są oczepiny albo jakieś inne elementy podkreślane, ale tak naprawdę tu już nie ma tejże tradycji. Jest pewien scenariusz, jest niby zachowana ciągłość, ale już tak nie zawiadomo po co, ani tak dlaczego, ani tak. Już to po prostu nie ma znaczenia takiego, nie ma tej wartości, więc może być traktowany jako obyczaj. A ponadto każda młoda para na przykład chce po swojemu, rodzice chcą po swojemu. W związku z tym, że nie ma presji na przestrzeganie zasad, reguł, no, to właśnie jest taka możliwość dopasowania do sytuacji, do indywidualnych preferencji